Hej, siemano ludzie, z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile 20 na moim kanale. No i w końcu mamy jakiś nowy evencik, jest co robić. Mamy UEFA Europa League, no i fajna sprawa, więc wchodzimy sobie w ten evencik. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się podoba, czy już kogoś udało wam się fajnego trafić. Ja już zacząłem sobie troszeczkę grać. No i oczywiście event jest bardzo prosty, wchodzimy sobie tu w pierwszą zakładkę, oczywiście oglądamy sobie tutaj reklamy, które nam dają 4 punkty i tych reklam, o ile się nie mylę, chyba było 3, także 12 punktów można sobie zebrać. No i słuchajcie, tutaj dalej odbieramy sobie grupę. No ja na razie tutaj wylosowałem grupę A. Jak widzicie, już tutaj 6 meczy mam rozegranych, znaczy meczy, no 6 rzeczy już zrobione. Mam tutaj między innymi Sevillę. Co my tutaj dalej mamy? Grupa B, C i D. Możecie napisać w komentarzu, w której wy jesteście grupie. No ja w grupie A już tutaj pierwszy pasek zrobiłem, tam gdzie jest Sevilla, tutaj lecę dalej. Oczywiście zabrakło mi punktów, mam tylko 2, ale później oczywiście będą kolejne punkty i dalej będę sobie grał. Tutaj jeżeli skompletujemy 4 te paski, to sobie możemy odebrać tutaj Olivier Torres, który jest u mnie w FIFA 20 na PS4. On jak przez, no tak w sumie na chwilę on sobie tam jest, bo wiecie, buduje ten składzik. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze zanoszę mojego laptopa do naprawy, bo mam problem z dźwiękiem, więc możliwe, że przez parę dni może nie być filmów na kanale, także bardzo was przepraszam. Postaram się nagrać coś na zaś, żebyście mieli, bo chcę ruszyć z FIFA 20 na moim kanale, jakąś karierę, bądź jakieś otwieranie paczek czy coś takiego. Także jeżeli nie będzie odcinków, no to po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że no, laptop jest w naprawie i odcinki będą już niedługo. A też dlatego, bo chcę montować te filmy, już mnie nudzą, nudzi mnie nagrywanie, tak wiecie, że mnie nawet nie widzicie. Bardzo lubiłem nagrywać na dwie kamerki, lubiłem sobie trochę montować, także no muszę zrobić porządek z tym moim sprzętem. No dobra, słuchajcie, no i tutaj sobie oczywiście robimy te wyzwania i za każdy dostajemy tutaj 2 tokeny plus tam skill boosty. Możemy też trafić zawodnika, mi się udało trafić jednego zawodnika, chyba 72, jakoś tak, już nie pamiętam. No i co, i zbieramy sobie te punkty i później przechodzimy sobie tutaj do pierwszej zakładki i tutaj możemy, mamy możliwość odebrać sobie zawodnika 80+. No i tutaj już jest bardzo fajna sprawa, bo możemy na przykład trafić Di Marię 89, przepraszam, tutaj już jest karta z UEFA Champions League. No przyznam szczerze, że fajnie by było trafić takiego zawodnika. Ja już uzbierałem sobie tutaj 10 tych tokenów, bo potrzeba jest właśnie 10, żeby sobie tutaj odebrać jakiegoś zawodnika. Mamy jeszcze Herrera 87 i co my tu jeszcze mamy ciekawego? No i można też trafić skill boosty z tego co widzę. Można też trafić 2 zawodników z Ligi Europy 70+. Więc dobra, otworzymy sobie pierwszą paczuszkę, mam 12 punktów, no i zobaczymy, co mi się uda trafić fajnego, więc dobra, otwieramy i zobaczymy na dzień dobry, co mi tam wypadnie. Ja ogólnie nie mam szczęścia w paczkach, no ale zobaczmy, podejrzewam, że będą skill boosty. Nie, jest zawodnik 82 na LB, Nowak. Oczywiście na razie tutaj z tego co widzę jest nie na sprzedaż, nie wiem jak będzie później. Oczywiście zawodnik z Czech, no 82 LB, dobrze, że nie wypadłem i nie wiem co tam było takiego jeszcze, czekajcie, sprawdzę sobie. Aha, bo można też 70+, no tak, zapomniałem. Także Nowak wyleciał, no i słuchajcie, będę robił tak, że nazbieram trochę więcej punktów, tak żeby otworzyć więcej tych paczuszek. Także no, moim zdaniem evencik spoko, prosty. No, możecie też oczywiście wydać sobie gemy. Jeżeli chcecie szybciej to zrobić, to dostaniecie 10 tych tokenów i jednego zawodnika 70+. Prawdopodobnie można też trafić zawodnika tutaj 86, 5, 84 i tak dalej, i tak dalej. Ja na razie tutaj gemów nie będę wydawał. Gemy sobie zostawię na jakiś inny event. Jak na razie mam ich ponad 6800.
Także jakoś to idzie. Jeżeli chodzi o mój skład, na razie składzik jest słaby. Jakoś wolno mi to strasznie idzie. Może dlatego, że też wkręciłem się w FIFA 20 i bardzo dużo tam zacząłem sobie grać. No a tutaj wcześniej nie było za bardzo co robić. No ten World Tour troszkę mnie znudził. Także o, fajnie, że w ligę w ogóle gracie, jak na razie wszystkie mecze wygrywamy, wszystkie turnieje, także fajnie, akurat grają ci, którzy cały czas grają, więc fajnie. Mój skład no jest taki słaby, ale ja to wiecie, powoli sobie go będę robił, ale mamy tutaj zawodnika Griezmana, jest Griezmann, jestem nawet z niego zadowolony. Nie jest taki zły, no może zostanie na dłużej, zobaczymy, możecie napisać w komentarzu, co o nim myślicie. A, mogę sobie tu podbić, a dobra, to zrobię to później. 86, 53 zgrania, na razie oczywiście jakoś to powoli idzie, dużo tu do zmiany jeszcze będzie, jak pewnie się domyślacie, idę w ligę hiszpańską, później zobaczymy, może coś innego zrobimy. No ale na razie co tam, Bale, Griezmann, Asensio, James Rodriguez, Marcelo i tu jeszcze był, a nie, to nie tu, pomyliło mi się z FIFA 20, w sensie na PS4. Dobra, nieważne, także no dużo tu jeszcze będzie do zmian. Teraz ogólnie będę się skupiał tutaj, żeby sobie obrońców jakiś jeszcze kupić. Bramkarz, no a potem już zobaczymy, także na razie składzik jest taki, jaki jest, więc wiecie, o co chodzi. Jeszcze mam pytanko do Was, o co chodzi z tymi perksami, bo tutaj odebrałem sobie, już mam 126, no i do czego to służy w sumie, bo nie wiem, nawet jakbym sobie tu odebrał, nie wiem, coś takiego, to możecie mi napisać. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi, tu bym musiał odebrać to. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Okej, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, taki wiecie, szybciutki evencik, moim zdaniem bardzo fajny, prosty, no i jest okej, można zdobyć sobie tam paru zawodników. No i cóż, to było na tyle w tym odcinku, ja Was pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie, jeżeli będzie troszeczkę dłuższa przerwa, jakieś tam parę dni, no pytałem się, niby do tygodnia mają zrobić tego laptopa, więc jeżeli nie będzie odcinków, to pamiętajcie, że jest po prostu mój sprzęt w naprawie i niedługo ruszamy, bo już też się pytacie, kiedy będzie FIFA 20 na PS4 na kanale, także Carne Challenge też i te inne rzeczy. Chciałbym to wszystko, wiecie, ogarniać i żeby sobie w końcu pomontować filmy i nie nagrywać na sucho, bo nie lubię nagrywać na sucho. Dobra, pozdrawiam, życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!